zabieram was na plantację bananowców, która znajduje się właściwie na wprost mojego domu. Banany to taki symbol Wysp Kanaryjskich, o których opowiadam prawie że na każdej wycieczce. Tutaj z bananów produkuje się prawie że wszystko. Zaczynając od dżemu, poprzez kosmetyki, kończąc na bananowym winie. Hola Adolfo! Cześć Adolfo! Jak się masz? Hej Jessica, jak ci mija dzień? Pracowicie. Właśnie oczyszczam banany z kwiatów. Chcesz zobaczyć? Tak. Jesteśmy właśnie w okresie letnim i to jest największy okres pracy tutaj na plantacji. Z takich malutkich bananów trzeba usunąć każdy malutki kwiatek. Kiedy on te kwiaty usunął, to za niedługo wszystkie banany pójdą w górę. Zaczną się wykrzywiać w górę. Szyszka bananowca składa się z dwóch części. Ta, w której są banany rodzaju męskiego, to serce. Jest to popularny składnik w kuchni azjatyckiej. Pokażesz nam te jadalne części? A tutaj mamy banany rodzaju żeńskiego, które jemy w Europie. Ich kiści odcinamy, kiedy są jeszcze zielone. 90% z nich eksportujemy do kontynentalnej Hiszpanii, a pozostałe do innych europejskich państw. Ale chyba nie wysyłamy ich do Polski. Wydaje mi się, że w Polsce ich nie ma. Na Teneryfie są największe uprawy bananowców. Co roku obcina się tutaj 150 tysięcy ton bananów. I myślę, że to jest bardzo dobry powód, żeby odwiedzić Teneryfę, bo takich bananów nie znajdziecie w polskich sklepach.